Dzień dobry. Szymon Zajkowski, dom maklerski TMS Brokers. Po wczorajszym umocnieniu wspólna waluta od rana lekko osłabia się. Obecnie kurs EUR/USD zniżkuje w okolice 1,3140. Notowania złotego wobec euro pozostają stabilne w okolicy poziomu 4,13, natomiast od rana złoty lekko umacnia się wobec amerykańskiego dolara. Obecnie kurs USD/PLN zniżkuje w okolice 3,1370. Dziś najważniejsze wydarzenia napłyną z Wielkiej Brytanii. Poznamy dynamikę produkcji przemysłowej oraz decyzję Banku Anglii w sprawie stóp procentowych. Ponadto po godzinie 11 wyniki aukcji pięcioletnich obligacji Skarbu Państwa powinny nam dać odpowiedź na to, jakim zainteresowaniem cieszy się polski dług po wczorajszej decyzji Rady Polityki Pieniężnej. Wczoraj bowiem RPP dość nieoczekiwanie obniżyła stopy procentowe o kolejne 25 punktów bazowych, sprowadzając tym samym główną stopę do poziomu 3%, czyli najniższego w historii. Za taką decyzją stoi przede wszystkim przedłużająca się seria słabych danych makroekonomicznych z gospodarki, w tym, jak to określił Marek Belka, niezadowalająca struktura wzrostu gospodarczego ze spadkiem popytu wewnętrznego. Uważamy jednak, że podobnie jak to było w poprzednich miesiącach, decyzja Rady nie wpłynie na zmianę trendu w notowaniach polskiej waluty. Kurs EUR/PLN pozostanie w dosyć szerokim przedziale wahań 4,10-4,20. Warto zwrócić uwagę na dosyć podwyższoną zmienność w notowaniach walut antypodów, którą obserwujemy od początku tygodnia. Dziś wobec amerykańskiego dolara w gronie G10 najsilniej na wartości zyskują właśnie dolar australijski oraz dolar nowozelandzki, co jest pokłosiem zdecydowanie lepszych od prognoz danych z rynku pracy w wymienionych gospodarkach. Dziękuję za uwagę. Życzę udanych inwestycji.